Jak zmienić nawyki? Metoda trzech małych kroków. Temat, który omówię w tym momencie, jest tematem opracowanym przez BJ Foga. Ten gość to profesor University of Stanford. To człowiek, który zajmuje się nazywa się to behavior scientist, czyli naukowiec zajmujący się zachowaniem, zmianą zachowania ludzi. Opracował on metodę, która nazywa się metodą of baby steps method albo tiny habits i za chwileczkę to wyjaśnię, czyli drobne nawyki albo małe dziecięce kroki, można tłumacząc to opisać. Co on twierdzi? Twierdzi, że aby człowiek znalazł siłę i motywację do zmiany, robienie wielkich kroków bardzo często nie przyniesie efektów, bo nie ma tej motywacji, nie ma tej konsekwencji. Więc proponuję następującą rzecz. Aby ktoś, kto ma kłopot ze zmianą nawyków, a z wyjściem starych nawyków, z budowaniem nowych, albo po prostu kłopot ze zmianą zachowania, na której mu zależy, warto, aby wziął pod uwagę następującą technikę. Chcę nitkować zęby, bo nie mam tego nawyku, a to jest zdrowe. Zakładamy, że tak jest. No ale codziennie ktoś myje zęby. To mówi w ten sposób, że żeby to zrobić, albo żeby w ogóle zmienić dbanie o swoją higienę, trzeba wybrać taki sposób działania, który jest krótki, on to nazywa 30-sekundowym, ale jest połączony z nawykiem, który już masz. Czyli na przykład, i podam właśnie takie rozwiązania, myjesz zęby, to dodaj do tego zawsze te 30 sekund nitkowania. Mimo, że nie jesteś tego przyzwyczajony. Ale dodaj jeszcze jedną rzecz. Nigdy przygotowanie do tych działań nie powinno zabierać więcej czasu niż samo działanie. Czyli nie zabierzesz się za pewne rzeczy, których przygotowanie zabierze więcej. I teraz na przykład, jeżeli ty zakładasz, że chcesz codziennie poczytać sobie książkę przez parę minut, albo na przykład przeczytać sobie jeden przepis kulinarny, albo dowiedzieć się o jakiejś jednej kwestii z książki, która powiedzmy no, ma zebrane definicje różnych tematów, na których mi zależy, to należy tę książkę położyć w kuchni w miejscu, w którym będzie łatwo dostępna i trzeba mieć zakładkę, która spowoduje, że ta zakładka, jak otworzysz książkę, pozwoli ci momentalnie otworzyć na tym miejscu, gdzie. To są małe rzeczy. Ktoś może powiedzieć, że jestem zorganizowany, facet opowiada głupoty, ale ile osób po drugiej stronie faktycznie ma problem z takimi normalnymi, zwykłymi kwestiami, rzeczami, zachowaniami itd. I teraz wyobraźmy sobie, że ja jem śniadanie i mówię sobie w ten sposób, że będę zawsze czytał sobie rano na przykład przez 10 minut. To nie trwa 30 sekund. Kładę sobie książkę w jednym miejscu i tak dalej. Ale teraz, jeżeli mam kłopot z czasem, no to co robię? Robię taki nawyk. Mianowicie włączam budzik, tak? I włączam budzik po 3 minutach znowu, jeżeli nie mam nawyku wstawania od razu. Albo po 5 minutach. I to mi pomaga w tym, że dostaję informację, aha, nie mogę leżeć, ten drugi budzik przypomina mi to, że muszę wstać wcześniej i dlatego to, że jest za 15:06, a nie 6, jest dla mnie ważne, bo chcę dzisiaj jeszcze rano poczytać książkę. To jest rodzaj porządkowania swojej codzienności. Oczywiście ja mówię o takiej kwestii, o której ty będziesz decydować, co ty chcesz zrobić. Wyobraźmy sobie teraz, że siedzę i przy biurku robię różne rzeczy, tak? I teraz codziennie zajmuję się jakąś tam kwestią. Codziennie robię jakąś notatkę, codziennie robię jakieś zadanie. I kwestia jest taka, że codziennie wstając od tego biurka mam za zadanie poświęcić 30 sekund, minutę na to, aby jedną ze spraw na tym biurku uporządkować w sensie długodystansowym. Brzmi to absurdalnie, ale w praktyce, uwierzcie mi, wielokrotnie to sprawdziłem, takie dołączenie nawyku nowego do tego, co robisz, powiązanie tego z czymś, co i tak istnieje, ale nie rzucenie się naraz na to,
tylko właśnie robienie sekwencjami, nie musi być 30 sekund, może być 3 minuty i pozostawienie na tych 3 minutach tego zachowania, a nie rzucenie się od razu po splątanie całego biurka, to kwestia naprawdę praktyczna. I tutaj uwaga, na tym kanale jest film, którego tytuł brzmi, zapisałem sobie, dlaczego nie powinieneś zaczynać dnia od kawy. Tam dokładnie pokazuje jeszcze jeden element. Mianowicie, jeżeli chcesz mieć motywację do uczynienia czegoś, powiąż jakiś swój nawyk, to co robisz, to co lubisz, z tym, iż mówisz sobie tak, żebym sobie zasłużyła na to, żeby to zrobić, na przykład napić się kawy, to najpierw muszę uczynić jakąś jedną rzecz w kierunku tego, czego chcę nabyć jako nawyk. Tak? Czyli na przykład nie napiję się kawy, dopóki nie uprzątnę, nie wiem, nie wyciągnę z suszarki naczyń. Tak? A zawsze wieczorem one są tak kładzione, włączana suszarka i rano to jest no, już suche i można postawiać na półki. Kolejną sprawą jest temat pod tytułem. Podjeżdżam samochodem do domu, tak? No i zawsze kiedy wychodzę z samochodu, tak? Wychodzę z garażu, ściągam buty. No i teraz daję sobie następującą rzecz. Nie mogę ściągnąć butów, a nie wejdę do domu w butach i to się nazywa association. Wiąże ściągnięcie butów z tym, że ja najpierw muszę z samochodu wyciągnąć wszystkie rzeczy, które na przykład są śmieciami, czyli na przykład jakiś kubek został i tak dalej, i tak dalej. Chociaż tutaj nawyki są takie, że jak jesteśmy na stacji, często to robimy, jak kupujemy drugą kawę. Daję tylko przykład. Jeszcze raz powtarzam. To nie dotyczy 100% osób. To dotyczy tylko 80% osób, które szukają zmiany i chcą się zmotywować. I teraz Fogg mówi następującą rzecz. Jeżeli ustawisz sobie te rzeczy w ten sposób, czyli stworzysz listę drobnych, prostych nawyków, które chciałbyś wdrożyć w codzienne życie, to wtedy pamiętaj, aby uczynić to codziennością, aby wykonywać tę czynność codziennie, następnie, aby ona zajmowała krótki czas. On sugeruje 30 sekund, no ale czytanie książki nie będzie trwało 30 sekund. Mówię o czytanie książki dla siebie, jako nawyku, zapoznanie się, tak jak mówiłem, z jakimś przepisem i tak dalej. I powinno wymagać minimum wysiłku, aby w to wejść. Coś takiego nas rozrusza i przyzwyczai nas też do jednej rzeczy, mianowicie do przyjemności obserwowania siebie w zmianie. I tego typu zachowania to nie są tylko zachowania, z których ty możesz skorzystać, ale może skorzystać także ktoś inny. Nie pouczaj, ale jeżeli ktoś będzie chciał cię wysłuchać, podziel się tą wiedzą, bo jak świeca zgaśnie, ale wcześniej od niej odpalone są inne, to ona nic nie traci. Satysfakcja z roznoszenia tego płomienia pozostaje. Dlatego zapraszam serdecznie do tego, abyś dzielił się wiedzą z innymi. Proszę o komentarze pod filmem. Zapraszam także do ściągnięcia bezpłatnych informacji, tych, które są pod linkiem, który widzisz teraz na ekranie lub w opisie. Zapraszam do tego, abyś dał mi lajka, jeżeli ci się podoba. Zapraszam do oczywiście subskrypcji i do naciśnięcia tego dzwoneczka, abyś dostawała informację, że nowy film się pojawił, a pojawia się co tydzień. Zapraszam właśnie do filmów sugerowanych m.in. o sprzątaniu biurka i o kawie, które są sugerowane po tej stronie. I zapraszam do tego, abyś działał w kierunku, aby pojawiał się ten uśmiech jak najczęściej. Krzysztof Sarnecki, Quest Change Managers.